śmierci, on tak na dobrą sprawę przyznawał się do wszystkiego. Część to były samooskarżenia, zmieniane później na oskarżenia, było przyznawanie, było wycofywanie. To wszystko w jakiś sposób go bawiło i to zaciążyło na całym postępowaniu. Czy mogła być taka sytuacja, że zabrał jej portfel podejrzany, tej dziewczynie? Tak, tak. Oprócz tej kurtki jeszcze portfel zabrał? Portfel, czy tam torebkę? Gdzieś to wyrzucił? Torebkę nie wiem, ale portfel to pamiętam, zabrałam. I gdzieś to wyrzucił? Tak. Czy coś sobie przypomina? Tą torebkę, że gdzieś wyrzucił. Czy pamięta coś takiego? Nie pamiętam, naprawdę, to jest dawno. Czyli jeżeli chodzi o torebkę, nic nie pamięta, tak? Tak? Natomiast jeżeli chodzi o kurtkę, to pamięta, że zabrał. Byłem tak mocno podniecony, że szybko zapomniałem, co jej wziąłem. Moim zdaniem to, że on opowiadał o tak wielu zdarzeniach i tego, to miał w tym jakiś interes. Może chodziło mu o to, żeby się pokazać, przepraszam, że tak się kolokwialnie wyrażę, że jest wariatem po prostu. Bo tyle już zrobił tych różnych przestępstw, że to tylko osoba nienormalna mogła coś takiego robić. Tak w pewnym momencie wyczułem, nie? Że dlatego tak dużo opowiada różnych rzeczy. Nawet dodaje trochę sobie, no bo za jedno zabójstwo podejrzewam, że tak tam sobie to układał wszystko. No to jeszcze można ten, ale jak ktoś popełnia 5-6. W historii całego swojego procesu i postępowania karnego były takie momenty, że przyznawał się do ponad 90 zabójstw. Później tą liczbę zredukował do 70, później w akcie oskarżenia było tak naprawdę tylko 20 czynów. Ja byłem od początku bardziej sceptyczny. Tak gdyby prasa podchwyciła, że tyle tych zdarzeń było. To nie było tyle tych zdarzeń, to były miejscowości, gdzie on tam podróżował, bo lubił podróżować po całym kraju. Prawda? I to tylko to, a prasa twierdziła, że tam niby zabójstwa miały być i tak to rosło. Sprawa Leszka Pękalskiego, potencjalnego seryjnego mordercy, pełna była niejednoznaczności. O jej wyjątkowości świadczyły nie tylko charakter zbrodni i osoba podejrzanego, ale także długość postępowania przygotowawczego. Kilka lat śledczy zbierali dowody w tej sprawie podczas setek godzin przesłuchań i kolejnych wizji lokalnych. Bardzo ważne było też to, co na temat Pękalskiego powiedzą opinie biegłych psychologów i psychiatrów. Chyba z 8 miesięcy albo dłużej przebywał na obserwacji w Krakowie psychiatrycznej. Ona była szczegółowa, tam dokładnie to robiono. Kiedy dochodziły nowe czyny, to ponownie tam biegli i badali go. Zgodnie z wszelkimi procedurami i z potrzebami postępowania karnego wydaliśmy opinię, która wskazywała na to, że Leszek Pękalski jest osobą upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim, jest osobą wykazującą znaczne zmiany organiczne, a w związku z tym jest charakteropatą i skutkiem tego przyjęcie, że dokonując zarzucanych mu czynów, działał w warunkach ograniczonej w stopniu zdarzeń poczytalności. Rozebraniu. Czy podejrzany pamięta, co robił z rzeczami? Rzeczy to koło nie miałem rozrzucone tak. Co to znaczy, koło niej miałem rozrzucone tak? Czy potrafi coś bliższego na ten temat powiedzieć? Że miałem to zostawione koło niej rzeczy. Dobrze, to dalej, niech pokażę. Tak. Badanie seksuologiczne było związane z tym, czy potrzeba tego badania, że wszystkie zabójstwa, które były mu zarzucane, związane były z dokonywaniem czynów seksualnych, z dokonywaniem przemocy i w związku z tym dokonywaniem tych zabójstw, ale poprzez osiągnięcie satysfakcji seksualnej. I opinia seksuologa w tym zakresie była bardzo ważna i istotna. Dzięki temu badaniu okazało się, że istniało wyraźne u Leszka Pękalskiego zaburzenie sfery seksualnej. To znaczy konieczność czy potrzeba realizowania potrzeb seksualnych była tak znaczna, że żadne inne kryteria, żadne inne hamulce nie były w stanie powstrzymać tej jego potrzeby zrealizowania tych popędów.
Interesujące też było to, że tam nie dochodziło do klasycznych gwałtów ofiar, prawda? Bo czy Sylwia R., która tu zginęła w okolicach Bytowa, czy właśnie te dwie osoby, które przeżyły, nie doszło do klasycznego gwałtu, prawda? Tylko to było dotykanie, obmacywanie, no, tego typu zachowania. Jaki stosunek z taką normalną kobietą pan miał? Z normalną kobietą nie miałem stosunku jeszcze. Stosunku nie miałem. Z żywą kobietą nigdy? Nie. Stawiał taki zarzut właściwie swojej rodzinie, a dokładnie szwagrowi, że całe jego nieszczęście życiowe polegało na tym, że on prosił tego szwagra, aby kupił mu, dowiedział się o tym, że jest taka możliwość, lalkę imitującą kobietę, którą można napełniać ciepłą wodą, a żeby z nią mógł odbywać stosunki seksualne i w ten sposób uniknąłby tych wszystkich kłopotów, które były związane z postawieniem mu zarzutów. Doszło do takiej nieco, no, w tej sytuacji humorystycznej, ale smutnej sytuacji, że wystąpił z wnioskiem do naczelnika aresztu śledczego o zakup z jego renty tego rodzaju lalki, dlatego żeby nie musiał przeszkadzać współosadzonym w celi swoimi praktykami seksualnymi, czego oni specjalnie nie tolerowali. I nawet złożył takie oświadczenie pisemne, że jeżeli to zostanie zrealizowana ta jego potrzeba, zostanie mu zakupiona ta lalka, to on będzie pożyczał kolegom właśnie tę lalkę, ten przedmiot możliwości uzyskania satysfakcji seksualnej. Pękalski został osadzony w zakładzie karnym z wielokrotnymi recydywistami, czyli nie w szczególnych warunkach, nie w jakiś sposób adekwatny do jego zdolności, do intelektualnych. Pewną opieką powinien być już wtedy otoczony. On trafił do ludzi, którzy dużą część swojego życia spędzali w zakładzie karnym i oni też w pewien sposób mu pokazywali, co należy robić. Powstał pamiętnik, który tak naprawdę później się okazał, że był dyktowany przez jednego z współwięźniów, który ten pamiętnik wykradł, sprzedał go prasie, a który był taką pewną analogią do bardzo słynnej sprawy Marchwickiego, który też miał swój pamiętnik, który miał być dowodem w postępowaniu. To było później warunki, jakie on stawiał, że udzieli wywiadu pod warunkiem, że będzie mu za to zapłacone. Czyli wyczuł koniunkturę, że udzielanie się telewizyjnie za darmo nie jest koniecznie dobrze widziane, można na tym zarobić. To były podpowiedzi, sugestie więźniów, że dobrą metodą obrony jest namącić, powiedzmy tak bardzo znowu potocznie, w postępowaniu na tyle, na ile się da. Przyznać się, odwołać, wskazać kogoś innego, jakieś samooskarżenie, jakieś oskarżenie innej osoby, jakieś pomówienie. I on później praktycznie wiele takich okoliczności wskazywał na to, że korzystał z tych podpowiedzi doświadczonych kolegów z celi, doświadczonych osób osadzonych, że jeżeli chcesz jak najbardziej dla siebie coś korzystnego ugrać w postępowaniu, to zachowuj się tak, żeby ciągle wprowadzać zamęt w postępowanie. Jeszcze przed procesem żądne sensacji media nazwały Pękalskiego wampirem z Bytowa i wykreowały na największego seryjnego mordercę w dziejach Polski. Wielkiej przesady w tym nie było, bo samo odczytanie aktu oskarżenia trwało 5 godzin i znalazło się w nim aż 17 zarzutów zabójstwa. Tymczasem przed sądem Pękalski odwołał swoje wszystkie zeznania i okazało się, że w sprawie liczyć się będą tylko twarde dowody. Materiał dowodowy był zróżnicowany od, że tak powiem, no, mocnego, nazwijmy to, do takich, no, słabszego po prostu. No, siłą rzeczy nie ma nigdzie tam identycznego materiału. Czasem zostaje więcej śladów, prawda? Świadkowie lepiej pamiętają, czasem nie ma nic. No, od ciemno, brak śladów, obnażone ciało, nic nie można zabezpieczyć. Pierwsze czyny, które przypisywano Pękalskiemu, to były na przykład takie, to były zabójstwa czy zgwałcenia, gdzie jeszcze nie mieliśmy rozwiniętej w ogóle techniki DNA.
bo na świecie badania genetyczne weszły po raz pierwszy do procesu w 1985 roku. W Polsce pod koniec lat 80. Myśmy je bardzo szybko przełożyli na potrzeby naszego procesu, ale one jeszcze wtedy, kiedy zabezpieczano te ślady, tak naprawdę ślady biologiczne, tak naprawdę dały możliwość tylko i wyłącznie identyfikacji indywidualizującej, czyli określającej, że mamy zgodność grupową krwi, pewnych podczynników, które są w tej krwi, natomiast nie można było tego z takim dużym prawdopodobieństwem, jak to są badania genetyczne. To jest jakby pierwsza rzecz. Po drugie, o czym pewnie prowadzący postępowanie woleliby zapomnieć, to są błędy w zabezpieczaniu śladów. Tam były przedmioty, których niewątpliwie musiał dotykać sprawca w niektórych zabójstwach, a które były później dotykane bez zabezpieczenia rąk, bez rękawiczek przez osoby prowadzące postępowanie. I później się okazało, że na narzędziu, które było niewątpliwie narzędziem zbrodni, nie można ujawnić śladów sprawcy, ale daje się ujawnić ślady prowadzących postępowanie. Czyli tak naprawdę źle były te ślady zabezpieczone. I to jakby powodowało, że gro materiału takiego rzeczowego, który można byłoby w tych postępowaniach wykorzystać, w gruncie rzeczy nie było wykorzystanych, dlatego że one były źle zabezpieczone. Przed badaniami DNA wszystko było robione metodą klasyczną, prawda? Są włosy, badamy. Można zrobić grupę krwi. Wychodzi zero, tak jak sprawca. Są jeszcze inne podgrupy, wydzielactwo, nie? Pasuje, ale to jest tylko grupowe badanie. Nie jest indywidualne. Poza tym pobieramy próbki włosów, dajemy do badań. Fachowiec mówi, że tak, grubość włosa, przebarwienia wskazuje, że mogą pochodzić od naszego podejrzanego. Prawda? Czyli mamy jego grupę krwi, powiedzmy wydzielactwo, że włosy są podobne do jego włosów. Mamy jego przyznanie się, mówi tak, to zrobiłem. Mamy świadka, który mówi tak, krótko przed zabójstwem rozmawiałem z nim. No i to daje do oceny sąd ocenia ten. A w momencie, kiedy się toczył proces w 1995 roku, to znane były już metody DNA, no i tutaj sąd jak gdyby chciał, żeby tą metodą te dowody były przedstawiane, a tego się niestety nie dało zrobić. Nie ulega wątpliwości, że techniki kryminalistyczne z lat 80. odbiegały znacznie od tych, którymi posługiwano się ponad 10 lat później. Jednak nie tylko to zaważyło na ocenie materiału dowodowego. To są na pewno błędy proceduralne, błędy na etapie prowadzenia postępowań przygotowawczych w tych sprawach, błędy polegające na źle wykonanych czynnościach procesowych, na przykład wizje lokalne, które były przeprowadzane, gdzie on zeznając przed kamerą rejestrującą tę czynność, opowiada o tym, że wcześniej to miejsce było mu pokazywane albo wcześniej przez nie przejeżdżał samochodem, co dla sądu, który tylko odtwarza ten materiał, było ewidentnym takim sygnałem, że coś z tą czynnością było nie tak. Były to błędy w okazaniach, gdzie osoby miały rozpoznawać Pękalskiego, nie były tego w 100% pewne, później raptem zmieniały zeznania, albo były bardzo pewne, albo wycofywały się. Były błędy w przesłuchaniach. To jest osoba, która nie jest sprawna intelektualnie i jej przesłuchanie wymaga jednak znacznie większego kunsztu. Jemu było łatwo pewne rzeczy zasugerować i on się tym sugestiom poddawał, a z drugiej strony prowadził taką swoistego rodzaju grę, na ile był w stanie intelektualnie to robić. W stosowaniu artykułu 10 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 25 paragraf 2 karnego w związku z artykułem 25 paragraf 2 kodeksu karnego. Wyrok sądu przyjęto z niedowierzaniem. Kolejne zarzuty stawiane Pękalskiemu były odrzucane, a on sam uniewinniany. Z ponad 20 zarzutów ostał się tylko jeden. Leszek Pękalski został skazany jedynie za morderstwo Sylwii R. na 25 lat więzienia. Przy jednym zabójstwie, które zostało mu bezspornie udowodnione, wyrok, który uzyskał, otrzymałby z tak naprawdę wysokim wyrokiem. No naprawdę nie jestem uprawniony do wydawania ocen czy opinii o wyrokach sądowych. Natomiast wszystkie moje kontakty z nim wskazywały na to i wzbudziły we mnie głębokie przekonanie, że dokonał tych czynów, przynajmniej znacznej większości z nich. Na ile można było udowodnić, udokumentować i wskazać jego winę w tej sprawie w sensie prawnym, to jest całkiem inna kwestia. Natomiast przekonanie, które on wzbudzał i które rodziło jego wypowiedzi, jest jednoznaczne, że tak.
sąd później zeznając, uzasadniając swoje orzeczenie, mówił w jednych przypadkach, że podawał zbyt wiele szczegółów, których normalnie człowiek by nie był w stanie zapamiętać, a o innych zeznaniach mówił, no dobrze, to są jego wyjaśnienia, ale one są tak bardzo ogólnikowe, że on musiał gdzieś mieć coś zasugerowane i teraz to odpowiada, czyli jakby zeznania o różnych